O ślubie Roxie Węgiel i Kevin'a Mgleja huczało od dawna jego echa w dalszym ciągu nie cichną. Wokalistka zdradziła, co otrzymali w kopertach. Roxana Węgiel i Kevin Mgley powiedzieli sobie sakramentalne tak 25 sierpnia w kościele św. Michała Archanioła i Świętej Anny w Dybni. Ceremonia była utrzymywana w tajemnicy aż do ostatniej chwili. A zdjęcia z wydarzenia pojawiły się w mediach społecznościowych dopiero wieczorem. Wesele miało miejsce w winnicy na pogórzu Dynowskim i podobnie jak sama uroczystość. Było zorganizowane z dużą dyskrecją, aby uniknąć zainteresowania mediów. Goście weselni nie wiedzieli, dokąd jadą, ponieważ byli przewożeni autokarami, nie znając ostatecznego celu. Na przyjęciu serwowano interesujące menu. A Pierwszy taniec był przygotowany pod okiem profesjonalistów stańca z, z gwiazdami. Obecnie młode małżeństwo stopniowo dzieli się z mediami swoim nowym życiem. Niedawno zaprosili kamery programu Dzień Dobry TVN do swojego domu. Widzowie mogli zobaczyć minimalistyczne, nowoczesne wnętrze, utrzymane w odcieniach szarości i beżu z eleganckimi złotymi akcentami. Szczególną uwagę przykuł drewniany krzyż, który zawisł obok złotych płyt artystki. Roksana nie ukrywa, że wiara odgrywa w jej życiu istotną rolę, a religijne symbole są dla niej ważnym elementem codzienności. Wiara jest bardzo ważnym elementem naszego życia. Pierwszy temat, na jaki zaczęliśmy rozmawiać, jest wiara. Czerpię siłę z modlitwy i wiem, że warto mieć kontakt z tą siłą wyższą, którą dla mnie jest Bóg. Teraz Roxie nie pozostawia wątpliwości również co do wartości kopert. Goście się wykosztowali. Zaproszeni goście, w tym znane osobistości jak Maf Shion, Ola Nowak czy Michał Kasin, chętnie dzielili się w mediach społecznościowych relacjami z imprezy. Choć ujawnili wiele szczegółów, Roksana Węgiel wciąż jest pytana o ceremonię, nawet kilka miesięcy po jej zakończeniu. Jednym z najczęstszych tematów jest kwestia prezentów ślubnych. W rozmowie z Eską wspomniała, że wraz z mężem Kevinem Mglejem, Otrzymali między innymi sentymentalne prezenty, takie jak ikony różnych świętych. Teraz poruszyła bardziej kontrowersyjny wątek, dotyczący pieniędzy, zarówno tych wydanych na organizację ślubu, jak i podarowanych przez gości. Nie są to tanie rzeczy, to na pewno. Myślę, że każdy, kto organizował wesele, po prostu zdaje sobie sprawę z tego, że w zależności od tego, jakie chcesz mieć wesele, tyle musisz zapłacić. To jest normalne. Powiedziała w wywiadzie dla wirtualnej Polski. W rozmowie podkreśliła również, że nie przywiązywała wagi do tego, ile pieniędzy i od kogo otrzymała w prezencie. Według niej nie miało to znaczenia, ponieważ najważniejsze było wspólne świętowanie z bliskimi. Ekspertki ślubne inaczej patrzą na te kwestie, ale dla mnie to w ogóle nie miało znaczenia. Szczerze, ja byłam skupiona na ślubie i to było dla mnie najważniejsze. A nie to, kto ile dał w kopercie dodała.